Dzień dobry Państwu po raz drugi, 10 maja 2024 roku. No nie uwierzycie, ale od samego rana tutaj gadamy i ustalamy, zamawiamy tylko i wyłącznie rzeczy komunijne. Tak. I te teraz... całe wszystkie akcje w ogrodzie to też z uwagi na komunię, którą będziemy mieli w ogrodzie. I wiem, że będzie pięknie, ale jednocześnie dopiero teraz widać, ile takich drobnych kroków trzeba zrobić, ile zakupów, ile przemyśleń musi przyjść. No przed chwilą nawet... Żeby to wyszło, nie? Tak. A propos drobnych kroków, wybieraliśmy kubki w Ikei, które trzeba kupić. I się okazało, że niektóre nie przyjadą, bo... Nie ma opcji bo teraz nie jeżdżą te kubki. I trzeba było wybrać inne. I, no i choćby na tym się zatrzymaliśmy, a czas później leci. Później kostki jakieś do ogrodu, później dekoracja tego namiotu. Wczoraj z Martyną siedziałyście ile? Z godzinę, żeby ustalić ozdoby, gdzie co kupić, jakie i tak dalej. No bo właśnie, to jest jeszcze ten problem, że muszę takie rzeczy przemyśleć wcześniej, kupić je przez internet w większości. I jeśli ich nie kupię teraz, powiedzmy do poniedziałku, to już można powiedzieć, że jestem ugotowana, bo później jak już w sobotę stanie ten namiot i okaże się, że czegoś nie mamy, czegoś brakuje, no to już raczej tego nie kupię w przysusze. No już trzeba będzie rzeźbić z tego, co będzie, więc już chcemy się przygotować. Dlatego wczoraj się spotkałyśmy, żeby Martyna ma też taki zmysł estetyczny i po prostu umie takie rzeczy też robić. Robiłyśmy już nieraz jakieś tam ozdoby na jakieś imprezki i na jakieś naszego Sylwestra czy coś. No bywały takie akcje. I to wszystko wychodziło i teraz też to wyjdzie, tylko to wymaga też jakiegoś czasu, nie? I wcześniej tych przemyśleń, żeby wiedzieć, co sobie przygotować, co zamówić. Oczywiście ja jestem z tych, które nie lubią wydawać dużo pieniędzy na rzeczy, które po jednym razie się wyrzuci, więc staram się tak kombinować, żeby to wyszło ładnie, estetycznie i żeby też nie przesadzać z jakimiś tam, wiecie, bezsensownymi wydatkami. No ale to będzie namiot, więc z jednej strony będzie swojsko, ale z drugiej strony też chcemy, żeby miało to taki... żeby to było elegancko zrobione, nie? Mm-hmm. I to będzie komunie w namiocie. Wszystko Wam pokażemy. Myślę, że wiele osób będzie to mogło zainspirować. Pokażemy, jak... To jak my sobie to wyobrażamy, to jedno, jak to wyjdzie, to zupełnie co innego, ale myślę, że wyjdzie może nawet lepiej niż się spodziewamy. Tak, ale już na samym początku chyba można śmiało powiedzieć, że to nie jest pójście na łatwiznę. No nie, właśnie. Przeciwnie. Tutaj wszystko wymaga, więcej szczegółów wymaga przemyślenia, dopracowania, kupienia, przywiezienia, rozłożenia i tak dalej. To nie jest tak jak w knajpie, że po prostu ma być, przyjeżdżam na, nie wiem, 14 i ma być obiad. I tak. Później ma być zabrany. Tutaj nawet obsługę musieliśmy sobie sami zorganizować. Musimy logistycznie to przemyśleć, kto, której, co, czym się zajmie. Przyjedzie owszem catering. Ale tym wszystkim trzeba będzie się zająć. Będzie obsługa, ale też trzeba będzie wcześniej tych ludzi tu wprowadzić. No niby wszystko będzie działało, ale to wszystko wcześniej wymaga wielu przemyśleń, których nie ma wtedy, gdy się decydujemy na restaurację czy jakiś tam inny ośrodek, w którym się organizuje takie przyjęcie. Ale z kolei to, co nas nie przekonuje do tego typu miejsc, już pomijam to szaleństwo z koniecznością dużo wcześniejszego rezerwowania takich miejsc, to, co mnie najbardziej odstrasza i zniechęca, to jest organizowanie komunii wraz z trzema, czterema innymi rodzinami, obcymi ludźmi na jednej sali czy w jednym niedużym miejscu. No nie chcemy tak. Chcemy się czuć komfortowo, swobodnie. Chcemy czuć się, że to jest taka kameralna, nasza rodzinna sytuacja rodzinno-przyjacielska, bo tu będą różni ludzie. I przez to właśnie, że jest ogród i takie warunki, to żal tego nie wykorzystać. W domu byłoby to ciężko zrobić, choćby tak stół na 40 osób, to tak ciężko to zorganizować. Nawet ciężko by się to było poruszać. Były raz takie chrzciny to mieliśmy zrobione chyba Matyldy. No ale tak nie chciałam tego robić w domu. W związku z tym, że to jest maj, no to fajnie jest to zrobić chyba w ogrodzie. Pogoda raczej dopisze. I towarzystwo też może się podzielić. Później się możemy przenieść pod wiatę. Jedni mogą siedzieć dalej wygodnie w namiocie, dzieciaki mają luz, bezpieczny teren, mogą biegać, nie musimy się też martwić, że coś tu komuś grozi. Tylko, że pamiętaj, że to u nas w ogrodzie tak wygląda. No nie każdy ma altanę dużą, tak dużą. No ale... Nie każdy ma tutaj jakąś wiatę taką samochodową do opróżnienia, żeby dzieciom coś zorganizować w razie kiepskiej pogody, prawda? No nawet gdyby mówić o sytuacji takiej, że ktoś ma mały ogród, dosłownie tylko miejsce, żeby postawić ten namiot, to już wydaje mi się, że jest to opcja lepsza często niż w domu, bo po prostu w tym namiocie stoją stoły,
jednakowe, obrusy, krzesła, wszystko przyjeżdża takie samo, nie trzeba kombinować, składać, nie wiadomo z czego. I jednak wszyscy pod dachem usiądą, nie? Mhm. Więc to jest, wydaje mi się, wygodna opcja. No zobaczymy. Życie zweryfikuje nasze wyobrażenia na pewno i mam nadzieję, że na plus. No ale podzielimy się tymi doświadczeniami, tak, jak się pewnie spodziewacie, więc może komuś to ułatwi. W sumie to ja bym sobie chętnie teraz obejrzał. Ja też. I posłuchał kogoś, kto już to zrobił. Tak. I na co trzeba zwrócić uwagę, żeby się jakoś nie naciąć i nie zaskoczyć jakoś. Ja już to wiele razy mówiłam, że jeżeli to wyjdzie, jeżeli nam się to spodoba, to na pewno kolejny komu nie zrobimy tak samo. Jeśli się okaże, że można było lepiej, to przynajmniej będziemy wiedzieć, co trzeba zmienić. A jeśli się okaże, że to jest totalny niewypał i że to za duże ryzyko i nie warto się za to brać, to jeszcze mamy czas przed kolejną komunią, żeby albo coś wymyślić innego, albo gdzieś coś zarezerwować. To będzie chyba taki ten, no, przedsiębiorczy szlak po prostu. Tak, no i wam w sumie też, i wam trochę powiedzieć. Też, bo szczerze mówiąc, ja nie widziałam takich filmów na YouTubie, takich, gdzie ktoś by planował, przeszedł przez ten proces planowania takiej imprezy w namiocie. No. No, namiot możemy dodać, że będzie biały oczywiście, wystrój będzie biały, będą lampki, te lampki biało, już są wliczone w cenę, tak? Tych lampek miała w końcu, ja powiedziałam, że jeszcze się zastanowię, dlatego że nam lampki w ciągu dnia nie będą potrzebne. W ciągu dnia na pewno. A po południu czy wieczorem właściwie one by się dopiero przydały. To my się już przeniesiemy tam, po co nam to światło? Ale myślisz, że dzieciaki nie będą chciały tutaj wejść sobie do namiotu? Na pewno będą chciały, bo to będzie bajer, żeby być w namiocie. No to trzeba by jeszcze tam A poza tym na pewno będą chciały sobie pobyć w swoim towarzystwie, pod swoim namiotem. Wiesz, to takie będzie ich miejsce, nie? Może tak. Wieczorem już, tak? Tak. No to tak, no prąd tam jest obok, w sumie nie jest to problem, żeby tam lampki powiesić. No trzeba by zagadać z tym gościem jeszcze. Jakąś girlandę jedną starczy tam powiesić, taką świetną, no, i będzie okej. Okay. Miał coś takiego, proponował, ale ja chyba wtedy nie dałam mu decyzji, bo dawało mi się, że to w ciągu dnia nie będzie nam potrzebne, a potem i tak się przeniesiemy. To jest do uzgadnienia, bo jeszcze trzeba ustalić dokładną ilość krzeseł i takich różnych rzeczy. No i co jeszcze? A propos komunii? Nie wiem. Co ja dzisiaj miałem zrobić jeszcze a propos komunii? Miałeś wyjść z domu, żeby nie widzieć, jak pióro zafieranej zasłony. A, no tak. To wyjdę, to z przyjemnością wyjdę. No, wyjdź, żebyśmy się nie musieli denerwować. No, co z Toytoyem? Jeszcze nie dzwoniłam. A powiesz, jaki to koszt? Czy już wiesz? Nie wiem, no bo nie dzwoniłam, no to się na razie nie wypowiada. Moim zdaniem przydałby się. Mamy i dobre tak miejsce tutaj przy koszu. A czy możesz już przewidzieć, jakie będą koszty takiej komunii w porównaniu z komunią w lokalu? Chętnie zrobię takie porównanie, ale nie w tym momencie. Tak. Wydaje mi się, że koszty są na pewno w ogóle różne bardzo. Ale też te widełki można przyjąć bardzo różne, no bo jednak lokalowi nierówny i taka impreza w namiocie też jedna drugiej nierówna. Bo możesz zdecydować się na to, że gotujesz sam, a możesz się zdecydować na catering, możesz się zdecydować na taki catering lub na inny catering. No też tutaj te koszty będą się bardzo między sobą różniły, no ale będziemy pewnie mogli powiedzieć mniej więcej, jakie będą widełki i jak, no jak to u nas wyszło, tak? Za co mniej więcej ile zapłacimy, no a koszty, jeśli chodzi o lokale, no to też łatwo sobie policzyć, bo łatwo przecież większość z was się orientuje, ile kosztuje opcja za jeden talerzyk, tak? Bo to się też przelicza na talerze, jak przy weselach. Ale to myślę, przyjdzie czas później na to, bo to nie teraz. Teraz to jest za duży chaos taki też finansowy, bo ciężko jest na razie przewidzieć, co ile ostatecznie będzie kosztowało. Więc do tego dojdziemy, myślę, później, a najpewniej po komunii. A jak się robi imprezę w lokalu, to jest do którejś godziny? To jest z jakimś wieczorem wliczonym, z jakąś częścią nieoficjalną? Czy to zależy, jak dużo tych posiłków sobie tam zamówisz. I też myślę, że tutaj lokale nie robią takich ograniczeń, że nie wiem, o 20 wypadnie. Jeżeli o 20 sobie wymyślisz kolację, no to siedzisz dalej. I no, to po prostu chyba zależy od tego, co zarezerwujesz. Znamy przypadki komunii, które liczyły ponad 100 osób, były tutaj w lokalach robione i to w lokalu, w którym pewnie tych komunii się odbywało pewnie z 6 w tym samym czasie.
No i co? I te 100 osób ma co o 18 się zwijać? Chociaż przeważnie nie, to jest tak, to jest od rana. To jest impreza od rana, powiesz, to, bo to jest niedziela. Się zaczyna się wczesnym i wszyscy obiadem. Jadą do roboty w poniedziałek. Tak. Mhm. Przeważnie no, myślę, że to nie trwa nigdy aż tak długo. Ale, ale ja podejrzewam, że u nas to się przeciągnie, bo będziemy wszyscy, nie trzeba będzie zmieniać miejsca już później, tak? Będziemy siedzieć wszyscy tutaj u siebie w ogrodzie, więc pewnie niektórzy zostaną dłużej. Ale to już wtedy zmienimy w ogóle charakter tego wieczoru. Już nie będziemy siedzieć przy stole w namiocie, tylko raczej przy ogniu pod wiatą. Tak to sobie wyobrażam, a jak wyjdzie, to też się okaże. No. No, to tak. Co jeszcze powinniśmy dodać na dzień dzisiejszy? Jak wyglądają nasze przygotowania? Mam wrażenie, że cały czas coś robimy, a jeszcze nic nie widać. A nic nie widać, no. I cały czas tam się kręci sporo wokół tego, a w sumie to... I czas, dużo czasu się na to przeznacza, a to są takie działania, które w ogóle nie przekładają się na efekty takie widoczne. Ale no, to wszystko pewnie będzie dopiero, wiesz, za tydzień. A powiedz mi, czy prezent od rodziców na komunię to jest coś takiego standardowego i to musi być jakoś znaczące? Coś takiego ja zwyczajowo przyjęte jest, że rodzice coś kupują, czy nie? Ja nie kojarzę, żeby u mnie w rodzinie znaczy coś konkretnego, czy... Nie. Nic takiego nie kojarzę. No rodzice robią imprezę, tak? Znaczy w ogóle rodzice... Nie wiem. Ja nie kojarzę. U mnie w rodzinie nie było takiego zwyczaju, żeby rodzice jakieś szczególne prezenty dzieciom robili. No wiadomo, że... Znaczy no to impreza to też nie jest prezent dla dziecka, tak? No, no robimy, bo tak się robi i tyle. Ale nie, no w ogóle ja nie kojarzę tematu prezentów od rodziców. No po prostu, no. Prawda jest taka, że jeżeli Matylda będzie czegoś potrzebowała, to dostanie to wtedy, kiedy będzie tego potrzebowała. Na razie tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych potrzeb, a te prezenty, które dostanie, to będą albo... No jeden dostanie rzeczywiście taki praktyczny prezent, który chce dostać. Mhm. Reszta to będą pamiątki i pewnie pieniądze, więc... nie, ja tam w ogóle w kwestii prezentów to bym się tu bardzo nie skupiała i temat poboczny całkowicie dla mnie. No tak czy siak to teraz widzę, że trochę to ewoluowało i organizacja komunii to już teraz nie jest po prostu zapraszamy do siebie i nie wiem, mamy ciasta, mamy obiad i a reszta to zobaczymy. Przypomnij sobie, co wczoraj powiedziała Matylda, nie chcę cytować, bo to nie chcę po prostu nie chcę jakoś bardzo wyraźnie o tym mówić, ale to, co wczoraj nam Matylda powiedziała, no, zszokowało nas trochę. Jak dzieci o tym rozmawiają, to nas mocno szokowało i powiem wam szczerze, że źle się dzieje. No. W sensie takim, że dzieci mają bałagan w głowie i tak naprawdę, a może jest to jakaś taka domena małej miejscowości, nie wiem, ale na pewno panuje takie przekonanie, że to wszystko ma wyglądać, ma być widać. Dzieci oceniają się przez pryzmat tego, kogo na co stać. To jest trochę smutne. Tyle. Nie chcę się rozwijać w tym temacie, ale nie podoba mi się to. I właśnie też sobie zdałam sprawę z tego, nie wiem, to chyba nie jest nasz błąd, ale jest to jakaś taki kierunek wychowawczy, że my raczej dzieciom zawsze wpajaliśmy, że taką skromność, nie? W sensie takim, żeby o pieniądzach się nie gadało, o tym, co kto ma i tak dalej, że to nie jest temat dla dzieci w ogóle do dyskusji. A tymczasem okazuje się, że dzieci generalnie o tym wszystkie gadają, mało tego chwalą się różnymi historiami. Nasze dzieci tego nie robią i nie wiem, czy się ale nie wiesz czują co? Przez to, Matylda przynajmniej już jest w takim wieku, że nie wiem, czy nie czuje się przez to jakaś taka... Źle. No ale... A nie powinna. No nie powinna, ale no to wydaje ale mi się, jak już że przy tym jesteśmy, czasem, to powiem ci, że no już tam mniejsza na jakiej imprezie, żeby trochę rozmyć temat. Ja takie rozmowy słyszałem między dzieciakami i to jest no wręcz, one sobie ubliżają tak. tym. One sobie ten jak ubliżają. Ktoś się z kimś pokłóci, to podstawowym teraz takim pociskiem, że pociskiem, tak powiem, tak. to jest temat kasy. Tak. I to jest w stronę rodziców tego tak, dziecka drugiego. Stary, twoja stara, twoja matka, twój ojciec, no ma, mnie nie to, ma, powiem ci, stać, przeraziło. Nie stać, no. W ogóle ja też byłam w szoku. Ty masz, ty nie masz, ty wyjeżdżasz, ty nie wyjeżdżasz. Stać cię, nie stać cię. Okropne to jest, naprawdę to jest okropne, żeby nie powiedzieć obrzydliwe, bo... jest taki kult pieniądza w
tych dzieciach. W ogóle ja nie wiem, skąd się to bierze. Znaczy ja wiem, skąd to się bierze z domów chyba, no bo skąd indziej. A ja to myślę, że naoglądają się tych wszystkich różnych tam, teraz są te ekipy i tak dalej, tam widać hajs. I do ale tego tu chodzi się o jakby... retorykę, jaką się do tego dołącza. Nie chodzi o to, to że widać hajs. Są dziesięcioletnie. Chodzi o to, co się mówi o pieniądzach, Paweł. No, mów, jak no się tak, rozumie w ogóle posiadanie pieniędzy, tak, a nie to, że ktoś ma pieniądze. Mhm. Bo to, że ktoś ma, a drugi nie ma, no to wszyscy widzą. Dzieci w wieku 10 lat też to wiedzą. Ale chodzi o to, jak się to dzieciom... no po prostu jak się je uczy, nie? O tym, jaką wagę mają pieniądze i do czego są w życiu potrzebne. No, nie, no to jest temat bardzo, bardzo szeroki, ale ogólnie przerażający powszechny, wnioski, niestety. Tutaj te wszystkie, wiesz, te ich spory, wszystko się kończyło takimi argumentami, nie? No tak, to prawda. No nic, no to są dla nas cenne obserwacje. Ale ja to pamiętam takie rzeczy, że jak była moja komunia, to ksiądz tam, z Zambony się mówi, tak? Czy z czegoś tam, z tego kiosku, to mówił, żeby dzieciom, to tylko na tym się kończyło, żeby nie myślały tylko o prezentach. No dalej się to powtarza. I tyle, prawda? Ale wtedy nie było mowy, żeby nie myślały o tym, gdzie mają komunię, ile będzie gości, w jakim lokalu, ile za to rodzice zapłacili i tak dalej. Wcześniej mówiło się tylko o prezentach, a teraz... Ale wiesz co, to już nie chodzi tylko o komunię. U dzieciaków też widzę... Dzieci się kłócą o to, kto skąd samochód ma, gdzie kupił i czy... Nie, nawet nie chcę się rozwijać. Czy nowy, ale... czy używany, jaka marka w ogóle. Szok, po prostu szok. Dobra, no że chłop... nie rozwijajmy się, już nie idźmy w tą stronę, ale generalnie wniosek jest jeden. Dzieciaki jakoś za mocno i za dużo o kasie gadają, wiedzą w ogóle. Wiedzą, można powiedzieć tak, że no wiesz co mam na myśli. Żeby się to przełożyło później na robienie hajsu. Na no przedsiębiorczość, to no tak, nie? To okej, ale czuję, że to nie w tą stronę idzie. Nie, też takie mam wrażenie. No, w każdym razie wczoraj mieliśmy rozmowę właśnie taką z Matyldą i trochę musieliśmy odczarować jej różne wyobrażenia i przekonania, w które została chyba niechcący... Wpędzona. No, to są ciekawe w ogóle wnioski bardzo dla nas, jako rodziców. Mhm. I też pokazujące, wiesz, w którą stronę należy kierować uwagę, nie? Tak, no postaramy się oczywiście. No ale też nie może być tak, żeby ona się czuła... To wszystko, ale zaczynała już 10 lat, jeszcze poczekaj 3 i ona sama do pewnych wniosków szybko dojdzie. No mam taką nadzieję, że to pójdzie w tą stronę, a nie w przeciwną. Nie, no to nie może iść inaczej. No ale to skończmy ten temat, bo ja czuję, że wchodzimy na grząski grunt i za chwilę... To nie ma znaczenia aż takiego. My się bardziej martwimy tym, żeby nam się udało wszystko spiąć. Tak, to już poruszyliśmy. Na podwórku, tak. Tak. Albo lepiej, może powiedzieć, w ogrodzie. Brzmi lepiej, prawda? No. To jest komunia w ogrodzie, nie lepiej na podwórku. Lepiej niż w domu, jak się wczoraj okazało. A, to tak, jest, bo komunia w domu to... To jest pocisk. To tak. No nic. Słuchajcie. Trzeba zachować normalność jednak mimo wszystko i uczyć tego swoje dzieci. I tyle, dziękuję. Czy na tym kończymy temat dzisiejszych przynajmniej... Nie, jeszcze dzisiaj nie. Dzisiaj to my się dopiero rozpędzamy w tych swoich działaniach, ale... Z dnia na dzień się rozpędzamy w tych, jutro ustaleniach. Olewka. Przez weekend nie będę tutaj szaleć. Mhm. W poniedziałek będę, od poniedziałku. I dzisiaj. A w weekend nie zamierzam się tu bardzo... Zmuszdać? Wiesz, rozkręcać w jakichś tam działaniach. Dobrze. Dobrze, ktoś tam zapytał, czy limuzyn nie będzie u nas? No nie będzie. Kto wie, co to będzie przyszłego tygodnia? Drodzy Państwo, jeszcze wszystko 4 razy zmienić. Patrząc na to, że was zaskoczymy, co dzieciaki gadają, to nie zdziwiłbym się, jakby ta limuzyna podjechała. Biała. Szok. Długa. No taka, która musi stać pod bramą. Nie, bo ale wiesz, to się nie tylko to się tyczy wszystkiego. Miejsca potrzeby. Miejsca komunii, samochodu. Jeszcze czekam tylko, jak Matylda wymyśli, że dlaczego ona nie idzie do fryzjera w niedzielę przed komunią. No bo jak dla mnie, czesanie dziewczynki u fryzjera... Na siłę, żeby było inaczej. Przed komunią, no to też już tak trochę podpada pod jakąś przesadę, bo że te dzieci, dziewczynki, no fajnie jakby miały te włosy jakoś w miarę naturalnie upięte, ale to pewnie... To ma być inaczej, a jak masz proste, no to kręcisz, tak? Tak, Matylda też widzę, że chce koniecznie inaczej, znaczy ona chce
chce, ma, pomimo tego, że ma kręcone, to i tak chce jeszcze bardziej je kręcić, bo wydaje mi się, że chodzi o to, żeby po prostu wyglądać tak wyjątkowo, wiesz o co chodzi? Mhm. Żeby podkreślić, tak. Powagę sytuacji, tak? Tak. Że no to moim zdaniem tylko, inna niż na co dzień. Tylko umniejsza powagę takimi... No ale tutaj trzeba jej tu jakoś, wiesz, znaleźć jakiś złoty środek. Trzeba uczestniczyć tak, żeby ona była zadowolona i żeby to nie wyglądało jak, wiesz, to wygląda jak stara maleńka. Coś tak, się wymyśli. Coś się wymyśli, tak. No już nasza w tym głowa, żeby ją odpowiednio nakierować. No ale właśnie tak, no wcale no właśnie, to nie jest tylko, po prostu dalej, powiem wam. Robisz sobie dobrze, a nie koniecznie jej. No dobra, nie, zobaczymy. No musimy tu znaleźć właśnie takie rozwiązanie, żeby ona była zadowolona, bo już próbowałam różnych opcji z tym czesaniem i jej się podobała, mi nie bardzo i tak, albo jej się mniej podoba, a mi trochę bardziej, no ciężko tutaj się dogadać, tak. Ale no coś tu trzeba będzie wymyślić dobrego. No to tutaj chyba bym kończył te nasze dzisiejsze przemyślenia. Może będzie ich więcej, jak do czegoś dojdziemy. Uszanowanko dla Państwa. Uszanowanko. Mówili dla Państwa Barbara Gawrońska i Paweł Gawroński.